Hej, ja jestem Sarge i zapraszam Was do oglądania kolejnego odcinka z remake'u pierwszego Dead Space'a. Ukończymy dzisiaj fabularny rozdział 7. Mamy w tym momencie wystrzelić nadajnik SOS i w tym celu ruszamy znowu na górę, korzystając z tej oto windy prowadzącej do sterowni wydobycia. Tam mieliśmy pomieszczenie, gdzie możemy rzeczywiście doprowadzić do wystrzelenia tego nadajnika SOS. No a przy okazji zdaje się, że mieliśmy tutaj również, no właśnie, jeszcze jedno pomieszczenie. Uprawnienia potwierdzone. Pomieszczenie na trzeci poziom, o kurde. Co tu się wydarzyło? Trochę przerażające, jeszcze w połączeniu z tymi napisami. Jakie sekrety widziałeś lub widziałaś? Mamy węzeł mocy. Nie ma tu przypadkiem w takim razie jakiegoś nagrania? Aż by się prosiło w takim przypadku. No ale chyba nie. Kredyty. Jeszcze kolejne zgarnięte. I faktycznie niczego więcej tutaj nie widzę. Póki co zatem ruszamy do tej sterowni wydobycia. No i teraz, dzięki temu, że mamy wszystko co trzeba, no to możemy tutaj załadować nadajnik. Dostęp administracyjny przyznany. Przygotowuję wyrzutnię. Błąd. Wyrzutnie zablokowane. Co to było? Kulnicy musieli zaminować też wyrzutnie. Nadają się na złom. Wspaniale! Nie wyrzucimy przecież nadajnika przez okno. Musi być jakiś sposób. Asteroida czekająca na wytopienie na pokładzie wydobywczym. Co z nią? Jeśli zaczepia nadajnik SOS o tę asteroidę, wyrzucę ją w przestrzeń. Nic nie zakłóci transmisji. A przy okazji zginiesz. Maszyny na tamtym pokładzie wciąż pracują. Dzięki nim nie powinno tam być tych stworów. To nasza największa szansa, Kendra. Zaryzykuję. A no właśnie. A zatem, niczym w oryginale, trzeba będzie udać się właśnie tam, podłożyć ten nadajnik SOS, zniszczyć uprzęże grawitacyjne. Mamy zatem co robić. Asteroida na pokładzie wydobywczym jest uwiązana przemysłowymi uprzężami grawitacyjnymi. Nie ma czasu na wyszukane metody. Jeśli uwolnię asteroidę, będę w stanie wystrzelić ją razem z nadajnikiem SOS. No i tutaj, jeśli odpada wykorzystanie wyrzutni, najlepszym sposobem na wystrzelenie nadajnika jest umieszczenie go na asteroidzie na pokładzie wydobywczym. Dzięki temu powinienem przebić się przez pole nawigacyjne Ishimury, a jego sygnał będzie niezakłócony. A więc droga powrotna nas czeka. Tu jeszcze kolejne pojemniki. Uprawnienia potwierdzone. Też na tym trzecim poziomie. No i co? Ruszamy w takim razie. Mam nadzieję, że bez niespodzianek po drodze. Tylko teraz pytanie, którędy będę musiał wyruszyć. Pewnie powrócimy sobie do windy. A nie, to przejście otwarte. No i wszystko jasne. Jeszcze chcę się upewnić. Patrzcie, non-stop się glitchuje ten dziennik tekstowy. Wprawdzie, na szczęście, zauważyłem, że na liście mamy ten dziennik górnika, bo to jest właśnie to. Ale przy rozpoczynaniu nagrywania też ten dziennik tekstowy się znowu pojawił. Mimo, że tak naprawdę teraz już zbieram go po raz czwarty. No i to jest właśnie ten dziennik górnika, tutaj nic się nie zmienia. Więc na szczęście, o ile mamy jakiś błąd w grze z tym pojawiającym się dziennikiem, to fakt, że już przynajmniej raz go zabrałem, w zupełności wystarcza. No i proszę, i teraz dopiero po raz pierwszy tutaj przychodzimy. Oj. Niedobrze, niedobrze. Dobra. Bo kurde, teraz nie otworzył tych drzwi. Problem polega na tym, że to nie jedyny problem, prawda? Słyszałem jeszcze kolejnego, wydaje mi się. Chyba, że też wybuchł? Nie wiem. Mamy kredyty. Tak, mieliśmy dwóch.
Ciekawe, jak to teraz tutaj wygląda, bo już wspominałem o tym ostatnio, że eksploracja tego miejsca, patrzcie, prezentuje się inaczej niż w pierwowzorze. W tej wersji z 2008 roku windą wyjeżdżaliśmy i właśnie tutaj zaczynaliśmy eksplorować w lewo i w prawo. A tu proszę, nawet nie ma po tej stronie wcale windy. Ciekawe, co? Oj, jeszcze jeden. Ale to mnie martwi, czy jeszcze z tyłu się nie pojawi kolejny. A jaki szybki jest. To mi się nie podoba. Chyba się wysadził. Już był wystarczająco blisko, żeby faktycznie to zrobić. No ale dobra, udało się. Ruszamy dalej. No tak, tylko że tutaj będę musiał i tak wrócić. Nie mamy zasilania, więc myślę, że podobnie jak w oryginale, tak i tutaj. Powrócimy sobie do tego akumulatora. Zabierzemy to. Pytanie, czy nie zaatakują po drodze. Mam nadzieję, że nie. Ale szczerze mówiąc, liczę się z tym, że jeszcze będę musiał to upuścić i zacząć strzelać. Zobaczymy. Oj! Oczywiście! To uwaga! A, ten jest, kurde! Dobra, udało się. Już miał, kurczę, opancerzone nogi, więc zdecydowałem się na ten alternatywny tryb strzału. W takim przypadku bardziej się chyba opłaca. Weźmy sobie w sumie coś do ciachania tych przeciwników. Na pewno nie zaszkodzi. No i tutaj już chyba powinna być droga otwarta do tych uprzęży grawitacyjnych. Ale zobaczymy, czy jeszcze się coś nie zmieniło. Mamy tutaj ładunek wybuchowy. Ciekawe, może też wykorzystamy. Okej. No, słyszeliście to, prawda? Szczerze, nie podoba mi się to trochę. Wejdźmy z tym. No i co? Niby spokój, przynajmniej na razie. Zobaczymy, jak będzie do samego końca. Tutaj dwa zestawy stazy. Złoty półprzewodnik. Kurde, zniszczyłem to, myślałem, że się przebił. Może czasem dla bezpieczeństwa faktycznie to lepiej zniszczyć, tym bardziej, że wtedy zgarniamy dodatkowe elementy do wyrzucenia w przeciwników. Kurde, biorę to od razu ze sobą. Może mi się przydać nieco dalej. No i ten obiekt wybuchowy również. Okej. Kurde, aż szkoda by było nie zabrać. Choć z drugiej strony, skoro mamy to w tamtym korytarzu, to może tam by się bardziej nadało. No i tu mamy ładowanie stazy. Chyba dopiero pierwszy raz taka stacja ładowania stazy. Jeśli chodzi o ten rozdział. Tutaj dwa przejścia, na jedno wyjdzie chyba, którędy bym nie poszedł. Okej, to tu. Przejście w nieważkość. Masz jakiś plan? Asteroidy utrzymuje kilka uprzęży grawitacyjnych. Nie ma wyłącznika grawitacyjnego. Zaimprowizuję wyłączenie uprzęży i przymocuję nadajnik SOS do powierzchni. Okej. To dalej musi się udać. Przejście w nieważkość. Tak jak powiedział Isaac, no my już wiemy, jak to konkretnie zrobić. Trzeba wykorzystać stazę i wtedy to zniszczyć. Uwaga! Uprząż grawitacyjna odłączona. No, już słyszałem, towarzystwo, ale gdzie? Z
Zaraz mnie to zaatakuje, bo kurde, gdzieś tam słychać. Jest, jest, jest. Wow. Jakie to wytrzymałe. Szybciej. Potrzebuję więcej wybuchów. Koniecznie. Dobrze, udało się. Ale tam widziałem jeszcze jednego stwora. Z chęcią przetestuję kolejny obiekt wybuchowy. To nadal nie wszystko oczywiście. Nie może być za łatwo. Gdzieś tutaj słyszałem. Jeszcze? No nie, już padł. Mam nadzieję, że to by było na tyle. Przynajmniej na razie. Tak, a poza tym to poradziliśmy sobie. No i tutaj, stan uprzęży. Na razie jedna uprząż załatwiona, ale są aż cztery. Więc musimy tutaj nieco bardziej pokombinować. Na bieżąco podładujemy sobie stazę. No teraz te stacje ładowania są obok siebie, więc tak naprawdę mogę się pokusić o to, żeby na każdym przeciwniku tę stację wykorzystywać. Na razie jeszcze zabierzmy tutaj może jakieś kredyty albo amunicję. Tylko 100 kredytów, nie za wiele. I rozglądam się, czy jeszcze gdzieś tutaj czegoś nie ma do zebrania. Szczerze, nie widzę na tę chwilę. Zajmijmy się teraz tymi uprzężami w takim razie. Uwaga! Zewnętrzne uprzęże grawitacyjne wyłączone. Maksymalna moc uprzęży zewnętrznych. No właśnie, te wewnętrzne rzeczywiście wyłączone, ale to nadal nie wszystko. I teraz trudniejsza część przed nami, tak naprawdę. Musimy się wydostać na zewnątrz, a z tym jest o tyle problem, że tutaj mamy coś takiego, co się rusza i może nas zabić bardzo łatwo. Okej, chyba tędy będzie dobrze przelecieć. Przejście w próżnię. No, dał radę. I teraz się rozejrzyjmy. Tu jest miejsce do postawienia nadajnika. A chciałem zobaczyć, czy nie ma tutaj gdzieś ewentualnie... O, już są przeciwnicy. To po pierwsze. To zapraszam, zapraszam. Nie wiem, czy tam nie ma, kurczę, gdzieś też jakiegoś ładunku wybuchowego. Ale okej, na razie się rozprawiłem. Ale ja bym z chęcią się dowiedział, czy tutaj, kurczę, nie mogę gdzieś sobie podładować tlenu. Jeśli byłoby to możliwe i nie musiałbym wcale wracać, to byłoby spoko. Chciałbym bardzo, żeby coś takiego się tutaj pojawiło, tylko że, kurczę, ciężko się zorientować. Dobra. Już niewiele tak naprawdę mi zostało czasu. O, tutaj mamy. A to spoko. Podładowany tlen. I teraz działamy. Uwaga! Uprząż grawitacyjna odłączona. No, ale to może oznaczać, że znowu wyskoczył jakiś stwór? Wolę się najpierw upewnić. Oczywiście, że tak. Nie ma tak łatwo. Dobra. Już zdjęty. Bardzo szybko poszło. Tylko czy to wszyscy? No bo tam po drugiej stronie na pewno też muszę to zniszczyć. No dobra, podładuję sobie szybko. Tutaj też jest do stazy. Tlen naładowany i ruszamy czym prędzej. Na razie żadnego innego stwora tutaj nie widać. Ale tutaj też jest do ładowania tlenu stacja, bardzo dobrze. Działamy tutaj. Uwaga!
ładunek 8772 nie jest już przymocowany. Niewyszkolony personel musi natychmiast opuścić pokład wydobywczy. Jasne, jasne. I teraz pytanie. Czy znowu tutaj mamy jakieś niebezpieczeństwo? Wydaje się, że nie. Czyli mogę chyba skupić się na tym, aby ustawić ten nadajnik SOS. Tutaj sobie wejdziemy na spokojnie. No i pora wracać. Na to wygląda. A nie, jest jeszcze jeden. Może dopiero teraz się pojawił, kto wie. Dobra, zdjęty. No i teraz właśnie z tą drogą powrotną też muszę uważać, jakby nie patrzeć. Żeby tam, kurczę, mnie to nie zmiażdżyło, co kręciło się dookoła tej asteroidy. O, proszę, tutaj. A, chyba że teraz to się nie rusza. Wydaje mi się, że w oryginale ruszało się cały czas, nawet po wyłączeniu. Dobra, mam nadzieję, że mogę wracać. Wyjście z próżni. Tak, czyli wydaje się, że tu jest trochę bezpiecznie jednak. Dobra informacja, co? No i możemy wracać faktycznie. Pora tylko wystrzelić asteroidę. Na wszelki wypadek przeładujmy. Nie wiadomo, czy w drodze powrotnej znowu nas jakaś niespodzianka nie spotka. Przejście w nieważkość. To nawet nie trzeba było długo czekać. Kurde. Gdzieś tutaj miałem. O, właśnie to. Gdzie jesteś? Pytanie, czy on wszedł tu za mną, czy jednak nie? Może i tam został. Dobra. Spróbuję jeszcze raz. Zobaczymy, czy to wyjdzie. Tak, mamy go tutaj. No ale zaprosiłbym do siebie, szczerze. Tak, może zadziałamy. Dobra, dało radę. Wyjście z nieważkości. Staza podładowana, to też najważniejsze. No i dobra, wracamy. Zagrożenie opanowane, ale właśnie, no tutaj. Niedobrze, niedobrze. No oczywiście, że tak. Kurde. No, oczywiście, że tak to musiało być, kurczę, ale mamy ostrze i to mam nadzieję, że nie jedno. Drugie też bym zabrał. O nie, nie, nie. Słyszałem go przed chwilą znowu. Mogę te ostrze zabrać jeszcze drugie, czy już nie? Chyba nie. Ale mam nadzieję, że to wystarczy. No, oczywiście nie wystarczy tak za bardzo. Tylko wiecie, no tutaj mieliśmy jeszcze któreś ostrze z tej strony, ale już teraz to sam nie wiem. Może spróbuję wyjść. Przejście w nieważkość. Po prostu stąd coś zabrać? Wydaje mi się, że coś jeszcze tu mieliśmy. To na pewno się nie kwalifikuje. To będzie ok, ostrze. Mam nadzieję, że wystarczy. Wyjście z nieważkości. Ok. Jak najbardziej załatwiło sprawę, spoko. Teraz lecimy. No mówię, fakt, że tu mieliśmy ten obiekt wybuchowy, wiele mówił. Że to nie było przypadkowe. A zatem wracamy do windy. Na szczęście już bez kolejnych niespodzianek. Kurde. Na każdym kroku jakieś zagrożenie, z którym trzeba się wciąż mierzyć. No a teraz jest problem z tą drogą powrotną. O tyle, że właśnie jest ten ogień buchający. A my tutaj musimy teraz w odpowiednich momentach przechodzić na drugą stronę. Bo
Przyjmę to tutaj do siebie. I liczyć się z tym trzeba, że znowu się pojawią kolejni wrogowie. Zobaczymy. No. Tutaj mamy chwilę czasu, żeby przebiec. Jeszcze raz poproszę. Na szczęście możemy to przenosić przez ten ogień i nic się nie dzieje. Akumulator nie wybuchnie czy coś. Ja nie chciałem tego. Dobra, rzucę to tam dalej, bo tu jeszcze miałem ostrze. Może się przydać. Chociaż wygląda na to, że jest spokój. Dobra. Teraz, korzystając jeszcze z okazji, bym podszedł do sklepu, tak mi się wydaje. No bo jak tutaj spojrzymy... Mam w ogóle 3 węzły, co ciekawe. A, to też właśnie, kurczę, jest kwestia pod rozważenie, czy nie wypadałoby niedługo sobie ulepszyć punktów zdrowia. I patrzcie, widzicie? Ciągle ten dziennik tekstowy się pojawia w wyniku tego glitcha. Mimo, że już został przeze mnie zebrany wcześniej. Rzućmy okiem jeszcze tutaj na szybko do tego warsztatu. Tak, w tym przypadku mi tylko jednego węzła brakowało tak naprawdę. A tu mogę się pokusić o większe obrażenia piły plazmowej, to ja poproszę. 180 punktów, czyli już maksymalne obrażenia tej piły. No, i teraz możemy ruszać. A zatem jeszcze skorzystam ze sklepu, dlatego że mam trochę tych półprzewodników na sprzedaż. Myślę, że absolutnie nie zaszkodzi, żeby się tego pozbyć. Czyli sprzedamy sobie właśnie. A tutaj też. Nie wiem, te apteczki na razie trzymam sobie, bo nie tak wiele zdrowia znowu mam przy sobie. Więc to się może akurat przydać. I teraz tak, przeniesiemy do schowka, a zabierzemy więcej amunicji do karabinu pulsacyjnego. No i na tę chwilę to chyba będzie wszystko praktycznie. No, to jeszcze tak przed wybraniem się tam na górę, na wszelki wypadek zapiszemy grę i dopiero będziemy ruszać dalej. Chociaż wydaje się, że to raczej powinna być już końcówka tego rozdziału. Nie wiem, czy bierzemy jeszcze właśnie coś ze sobą. Możemy zabrać. Okej. Przygotowani na każdą ewentualność, że tutaj w tym korytarzu jeszcze może nam coś wyskoczyć. W końcu jest ku temu okazja. Ale nie tym razem. Ciągle mnie zastanawia to, że mamy tutaj te pojemniki ze stazą. Więc wolę być przygotowany na wszystko. Czyli co? Teraz podchodzimy tutaj. Odłączamy asteroidę. Działa. Nadajnik włączony. Nadaje na szerokim paśmie. Ustawię odbiornik. To chwilę zajmie. Wracaj na stację kolejki. Okej, czyli to by był już koniec rozdziału niedługo w takim razie. Wszystko zgodnie z planem. Nasz nadajnik jest sprawny, ale talerz komunikacyjny nie działa. Jeśli mamy skontaktować się z kimś, kto mógłby nas uratować, muszę dostać się przez mostek do łączności. Nicole, jeszcze tylko chwila. O, świetnie. Oczywiście. Wykryto groźną anomalię. Aktywacja kwarantanny. O kurde. I to ten w dodatku. Dawaj, otwieraj to. Kwarantanna, szlak przez tego łokrę, system nie może zdjąć blokady. Obaj zabezpieczenia wyłącznika ręcznego. Spróbuję. Ej, no serio? Cholera, wybuch przepalił głowę od wody. Jeszcze trochę, powstrzymaj go. Jasne. Już się regeneruje. Zrobione, otwieraj ręcznie. Dawaj, dawaj! O Jezu, tutaj!
Dobra, gdzie? Wyłącznik ręczny w gotowości. W ten sposób. Cholera! Próbuję otworzyć drzwi! Zniesiono kwarantannę. Jest! Spadamy stąd, spadamy! O Jezu, serio? Następny? O, nie wierzę. Dobra. Odpuścisz sobie, czy nie? Jeszcze z drugiej strony idzie. Dobra, dobra, dobra. O, masakra! Już przyspieszył tamten. Nie wiem, czy jeszcze tego dobijać. Czego się nie robi dla dodatkowych kredytów, co? Ale spadamy stąd. Najwyższa pora spadać. Jezu, jeszcze jeden. Masakra. No już nie zaskoczy do mnie, co? Mam nadzieję. Ja cię kręcę, ależ było gorąco. Wróć do stacji kolejki. Nie wiem, czy jest jeszcze szansa, że zostanę tutaj zaatakowany. Raz jeszcze zapiszmy. Bo tuż przed zakończeniem rozdziału wolę jednak mieć save'a najświeższego. I nie wiem, tutaj niczego nie zmieniamy chyba. Od razu ruszamy. Ale kurczę. O Jezu, serio? Nie no, świetnie po prostu. Jezu! To przesada. Dobra, zadziałało. Jazda. Przywrócono zasilanie. Nie było sensu z nimi walczyć. Chyba poleciał, ale nie jestem pewna. System znów się posypał. Widzę zakłócenia z kamer. Te co, wyglądają jak mój brat. Macha do mnie. Przynajmniej nadajnik odleciał. Ustawiam... Chwila. Odbiornik talerza nie odpowiada. Cholera. Talerz komunikacyjny, nienaprawiony. Nie chodziło o zepsuty przetwornik. Oby te 48 godzin też było błędem. Bez talerza nie będzie ratunku. Jedź kolejką na mostek. Skakuję drzwi do łączności. Sprawdź, co się dzieje z talerzem. I nie martw się o Nicole. Hammond ma rację. Postąpi mądrze. Ty w czymś się zgadzasz z Hammondem jeszcze? Aj, tutaj kurde się też to nie zmienia. W oryginale też w drodze powrotnej nas te małe stworki atakowały. No i oczywiście, że jest ich więcej. Te tutaj są całkiem szybkie niestety. To mnie wkurza. Dajcie spokój, ile można do tego strzelać. Bez przesady, co? Czy to wszystko? Mam nadzieję. No ale nadal nie opłaca się za bardzo korzystać z warsztatu, żeby ulepszać punkty zdrowia w takim razie. Jedyne co, to jeszcze przełączę sobie znowu amunicję. A, właśnie, bo tutaj trochę tego zużyliśmy, jakby nie patrzeć. I na nowo nie będę miał za wiele energii plazmowej. Przenieść to do ekwipunku, to tak samo. I na razie to tyle chyba. Pozwolę sobie to przeładować. Kurczę, jakąś alternatywą byłoby oczywiście jeszcze wrócić tam, gdzie byliśmy wcześniej. A gdzie była jednocześnie ta stacja ładowania stazy, no ale już nie będziemy się tak bawić, zwłaszcza, że jednak tam mogliby się pojawić kolejni przeciwnicy. No dobra, jeszcze i ty, co? Padaj wreszcie, proszę cię bardzo. Ile można? Naprawdę, ile można strzelać? Szkurde! Bez przesady, co?
Ej! Ale jaja. Ale się nam porobiło. No teraz naprawdę tutaj to przesadzacie trochę. Dobra. Teraz ty. Ja, ale widać, kurczę, zwiększone obrażenia, co? Nie da się ukryć. No i teraz to nie wiem, czy jednak nie wrócić i nie zwiększyć sobie punktów zdrowia przypadkiem. Uprawnienia potwierdzone. Myślałem, że znowu coś nas atakuje, ale nie. Energia plazmowa akurat w tym przypadku. Dobra. Wiecie co, ja chyba jeszcze rzeczywiście powrócę. Tutaj czegoś więcej nie zostawiają, jak rozumiem. Przywrócono zasilanie. Dobra, to jest dziwne, że tutaj jakby działała staza cały czas. Ale dobra, powiem wam, że faktycznie teraz możemy sobie ulepszyć punkty zdrowia. Bo trochę jednak mocniej tutaj oberwałem i szkoda by było z tego nie skorzystać. Okej, 225 punktów i też wszystko wskazuje na to, że już bardziej tej energii życiowej sobie nie zwiększymy w takim razie. No dobra, no to jeszcze dajcie mi chwilkę, żeby tutaj sobie przywrócić amunicję. No i jak już porządki w ekwipunku zrobione, no to możemy faktycznie wracać na stację kolejki. Oby już się żaden przeciwnik po drodze nie pojawił. Tam mieliśmy to główne obejście. Masakra, jeszcze niespodzianki. Tym razem tylko w formie straszaka. Ale mogło być różnie, biorąc pod uwagę ten system losowości. No, ale dostaliśmy trofeum, a to oznacza zakończenie 7 rozdziału. To oznacza też, że od tego miejsca będziemy rozpoczynać w kolejnym materiale, w którym udamy się na mostek, czyli znowu do miejsca znanego z poprzednich odcinków. Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego materiału i do usłyszenia w następnym. Cześć!